Dzień dobry, Rozmary z tej strony. Moi drodzy, my dzisiaj się wybieraliśmy na łyżwy z Emilcią. Chodź kochanie, czekaj. Się okazało. Okazało się, że musielibyśmy czekać ponad godzinę. Dobrą ponad godzinę na wejście na łyżwy. No i znowu wylądowaliśmy na Starym Mieście, na kole widokowym. Znaczy jeszcze nie wylądowaliśmy, ale wylądujemy, nie wiem. Tak to wygląda. Moi drodzy, tak to wygląda. Teraz jedziemy tym mostem zwodzonym na koło widokowe. Emilcia, chodź tutaj z lewej strony. Będzie bezpiecznie. A tutaj Emilcia. Emilcia, pokaż się, że żyjesz. Żyję. Emilcia żyje, ma teraz dużo wolnego. Za dużo. Za dużo, tak. Nawet na koło widokowe za bardzo się zastanawiała, nie chciała za bardzo iść. Tak to jest z tymi dziećmi. Moi drodzy, zobaczcie. W tym roku jak pięknie oświetlone koło widokowe. I zamierzamy sobie po prostu. Ładnie. Zamierzamy sobie popatrzeć dzisiaj na miasto z góry. Zobaczcie, księżyc świeci. Piękne oświetlone to koło. W tamtym roku było chyba inaczej, mi się zdaje. Coś się zmieniło chyba. Coś się zmieniło. Super, nie, Emilcia? Emily. Oj, razem spauzujemy teraz na chwilę. Fajnie? Moi drodzy, my już ruszamy. Jednak koło dzisiaj. Jednak koło miały być łyżwy. Ale na lodowisku też w kółeczko się kręcimy. A dzisiaj troszeczkę inaczej będziemy się kręcić, nie, Emilcia? Tak. Emilcia przynajmniej troszeczkę skorzysta, bo ona na łyżwach nie jeździ, co prawda. Zaraz Państwu pokażę, jak wygląda miasto nocą, bo już kiedyś nagrywaliśmy, nie, Rybciu? Tak. Kiedyś już z Emilcią nagrywaliśmy. Pokażemy zaraz, jak to wygląda. O, tak wygląda, moi drodzy. Koło. No tak widoki wyglądają. Gdańsk nocą. A raczej późnym wieczorem. Dzisiaj mamy piątek. Dzień przed Sylwestrem. Taka niespodzianka nas spotkała. Nie planowaliśmy tego. Ale my w większości rzeczy nie planujemy. W większości wyjść nie planujemy, nie, Ryciu? Wszystko na spontanie. W większości się odbywa wszystko na spontanie. Słabo nas widać, bo nie włączamy żadnej lampy, żeby tutaj innych nie drażnić. Uczestników, bo tam każdy ma swoją kabinę. Teraz się zatrzymaliśmy, moi drodzy, dlatego, bo podejrzewam, że tam na dole być może wpuszczają do kabin, a być może po prostu chcą, żebyśmy troszeczkę pobyli sobie u góry, ale podejrzewam, że raczej wpuszczają, bo jest troszeczkę osób, które tam też czekają właśnie na tą przejażdżkę. O, tak wygląda, moi drodzy, Gdańsk nocą. Emilce, pokiwaj. Tak.
Emilia nie lubi jeździć kołem. Lubię. Tak, lubisz? Lubię. No nie wiem. Lubię. Po tacie lubię. A, po tacie lubię. Tak, moi drodzy, ja teraz pokażę tutaj z innej strony troszeczkę, jak to wygląda. Teraz ten widok, co mamy właśnie przed sobą, to jest właśnie skierowany tak jakby w stronę nowego portu. Nowego portu. Stoczni i zdaje się chyba stadionu. Gdzieś tam w oddali powinien być stadion bursztynowy. Piękna sprawa. Co, fajnie? No, mówię, że się boisz. Nie boisz się tak bardzo, nie? To chodzi tylko o to, żeby się źle nie czuć, wiesz? Żeby się, a to się powolutku kręci, także się człowiek jakoś tam... Bawi. To chodzi o to, żeby się po prostu źle nie czuć, nie? Bo to się rozchodzi. Się bawi. No. Najgorzej, jak się źle czujesz, bo jest coś, jakieś przeciążenia są, nie? Wysokość, coś, nie? A jeżeli się źle nie czujesz, to jest okej, okay, nie? O, teraz kierujemy kamerę tutaj. Na Motławę. Teraz kierujemy, moi drodzy, na Motławę. W kierunku Długiej ulicy. Długa. Tak to wygląda, moi drodzy. Taka atrakcja po prostu. Jak ktoś przyjedzie tak i nigdy nie był, to na pewno dla niego to jest jakaś atrakcja. Wydatek może taki niewielki, bo nie jest to drogo, nie, Emilicia? Nie jest drogo aż tak bardzo. Na pewno na każdą kieszy. Na pewno to jest na każdą kieszy. Człowiek troszeczkę mniej wyda na słodycze. Co to jest, tak? To jest taki właśnie, to są takie obrazki. Ja już jakieś pokazywałem. To nie jest istotne, kochanie. To jest teraz. No tam zakaz, nie możesz dotykać tutaj tych drzwi przesuwanych. Nie wolno nic dotykać. Nie wolno. Teraz znowu się zatrzymaliśmy, moi drodzy, i kamera jest skierowana w kierunku nowego portu. Nie wolno palić. Tak, nie wolno palić? I nie wolno rzeczy. A tutaj, moi drodzy, teraz kierujemy w kierunku tego mostu zwodzonego, którym będziemy wracać na drugą stronę, tak, Emilcia? Tak. Dobrze mówię? Chyba, że nam się uda inaczej wrócić. Nie wolno tego, a to wolno. Chyba, że nam się inaczej uda wrócić, bo nie pamiętam, czy kiedyś wracaliśmy tamtędy? Teraz nie jestem pewien, czy możemy inaczej wrócić, ale postaramy się wracać tym mostem, nie? Teraz pokazujemy, mamy kamerę skierowaną w kierunku ulicy Długiej. Tak to wygląda. Moi drodzy, my już będziemy dziękować. To taki króciutki tylko film, nie chcemy przynudzać. Tutaj Emilcia jest. Emilcia, pokaż się, kochanie. Emilcia jest bardzo przeszczęśliwa, że dzisiaj wyszła z domu. Dobrze. Dobrze, że wychodzi. No dobrze. Nie zawsze chce, ale troszeczkę ją przymuszam. Przymuszam. Bo ona na tych łyżwach na mnie czeka, niestety, na mnie czeka. A nie zawsze tam, gdzie jest, gdzie jakoś tak po prostu w miarę fajnie spędzi ten czas. Bo na hali Oliwii jest restauracja, to by mogła sobie tam w restauracji siedzieć. A znowu z kolei, jeżeli chodzi o tutaj na Placu Zebrań w Gdańsku, no to niestety tutaj nie ma kawiarni i tutaj Emilii jest troszeczkę gorzej czekać na mnie. Dzisiaj się jej udało, bo
by się nie chciało czekać tak długo, ponad godzinę na to, na wejście. Dlatego wylądowaliśmy na ulicy Długiej, przy okazji na kole widokowym. Pozdrawiamy i na łączach. Hej, do zobaczenia.